więcej niż sen. Historia Chosrowa. Historia ta jest prawdziwa, choć pewne jej szczegóły zostały zmienione przez wzgląd na adaptację. Przedstawione informacje dobrą tak dokładnie, by nie straciły nic ze swojej autentyczności. Biegnij, biegnij, biegnij. Tutaj. Do środka. Dziewczyna idzie do bagażnika, ty naprzód. Ecer, nie idź, nie wchodź tam. Ecer, wyjdź. Siadaj do przodu. Pośpiesz się. Mieszkaliśmy w Stambule przez 2 lata. Był to dobry czas, ale ten czas miał się ku końcowi. Groziło nam wiele niebezpieczeństw. Dlatego opuściliśmy Stambuł i ruszyliśmy do Bośni. Stamtąd zdecydowaliśmy się przedostać do Austrii z pomocą przemytników. Mieliśmy nadzieję, że austriacki rząd udzieli nam azylu. Podróżowaliśmy nocami, odpoczywaliśmy. Czasami szliśmy pieszo, a czasami. W miarę zbliżania się do austriackiej granicy rosło ryzyko bycia aresztowanym. On mówi, że musimy przychodzić pojedynczo. Przemytnik jako pierwszy miał przekroczyć most. Potem moja córka, za nią mertwo. Ostrożnie i sprawnie przeszli na drugą stronę. Obawiałem się jednak, że Joseph sam nie da rady. Ostrożnie. On jest tylko dzieckiem. Pozwól mi pójść z nim. Idź. Naprzód, synku. Spadli, spadli. Śmierć przyszła do mnie i powiedziała: przyszłam, żeby zabrać cię ze sobą. Gdzie jest ten Bóg, o którym uczysz? Zwróciłem się w stronę nieba ze słowami: Panie, czy doprowadziłeś nas do tego zapomnianego miejsca, byśmy umarli? W którym momencie? Co zrobiłem źle? Karsmasa, Iran, 1978 rok. Hej, Khosrow, daj chleb.
Słuchajcie, czy Kosrow nie przypomina wam trochę takiego zombie z amerykańskiego filmu? Nie, nie, myślę, że Kosrow potrzebuje więcej jedzenia. Kazałam twojej mamie podawać mu więcej, jakie ja gotowałam do twojego taty. Widzisz, jaki jest zdrowy i pulchny? Kosrow też może tak wyglądać. Kosrow, jesteś tu? Muszę iść do pracy, powinieneś być teraz na uczelni. Zarabiam więcej niż wy wszyscy. Nie zarabiam pieniędzy, bo rzetelnie studiuję. Nie tak jak niektórzy, co porzucają studia dla pracy, w dodatku dla firmy telekomunikacyjnej. Wystarczy, dzieciaki. Już wystarczy. Kiedy zmarł wasz dziadek, Boże błogosław go, wszyscy płakali na pogrzebie. Wszyscy prócz Kosrowa. Śmierć dziadka bardzo go dotknęła. Skąd wiesz? Sam mi powiedział. Cóż, mnie nigdy nic takiego nie powiedział. Miałem przyjaciela, współpracownika, który przechodził przez depresję. No i nic, to jest oczywiste. Co jest oczywiste? Kosrow ma depresję. To, co musimy dla niego zrobić, to znaleźć mu miłą dziewczynę. Może jedną z jego kuzynek. To jest to, czego Kosrow naprawdę potrzebuje. Fazi, nie skończyłeś historii. Co się stało z tym współpracownikiem? Cóż, popełnił samobójstwo. Jesteśmy dużą rodziną, jak to w dużych irańskich rodzinach bywa, wiele się dzieje. Do tej chwili jeszcze nikt w rodzinie nigdy nie widział moich łez, moich emocji. Ogólnie panowała opinia, że jestem nieczuły, bez emocji, ale moja sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz gorsza. Próbowałem się zbliżyć do Boga przez Jego prawa i przykazania. Przez czytanie wielu różnych książek, uczestniczenie w różnych religijnych spotkaniach i przedsięwzięciach. Przypomniało mnie dziwne uczucie pustki w duszy, pustki, której nic nie mogło wypełnić. I zdarzyło się pewnego dnia, że idąc do pracy mijałem kościół, który mijałem już wiele, wiele razy. Tym razem jednak było inaczej. Miałem wrażenie, że wzywa mnie stamtąd jakiś głos. Nie zawsze wracałem do domu tą samą drogą, ale tym razem zdawało mi się, że głos, który słyszałem rano, każe mi wracać do domu, dokładnie tą samą drogą. Przepraszam, czy jest tu ktoś? Kim pan jest? Kosrow. Czego pan tutaj szuka? Chciałem się dowiedzieć, co tu się dzieje. Czy pani chodzi do tego kościoła? Czy ja wyglądam jak chrześcijanka? Nie, proszę o wybaczenie. Czy może pani wie, kiedy odbywają się tutaj spotkania? W niedzielę. Aha, dziękuję panu. Wrócę jeszcze. Nie spodziewaj się, że tu kogoś zastaniesz w niedzielę. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek, żebym czekał na coś tak bardzo. Czy to były moje urodziny, ukończenie szkoły, czy jakiś inny szczególny dzień, to żaden z nich nie był aż tak ważny. Po raz pierwszy w życiu tak bardzo pragnąłem nadejścia jednego dnia, najbliższej niedzieli. Po wejściu do kościoła zobaczyłem jakichś starszych ludzi i przemawiającego mężczyznę. Nic nie rozumiałem. Później dopiero odkryłem, że to był asyryjski, czyli język, którym posługuje się jedna z chrześcijańskich mniejszości w Iranie. Witaj, synu, miło cię widzieć. Dziękuję. Usiądź, proszę, usiądź. Jak mogę ci pomóc?
Nie wiem, jak zacząć. Miałem to miejsce wiele razy, ale jakoś nie miałem odwagi wejścia do środka. Wstań, chodź. Mam coś, co chciałbym ci pokazać. Nowy Testament. O czym to jest? Dam ci kilka książek. To jest najważniejsza książka. Zawiera historię Jezusa Chrystusa. Przyjdź do mnie znowu, kiedy przeczytasz te książki. Przy okazji, to by cię nie bolało, gdybyś się od czasu do czasu uśmiechnął. No, a teraz już idź. A Jezus, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę opowiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Przeczytałem cały Nowy Testament, lecz to niczego nie zmieniło. Wciąż pozostawałem z sobą. Zacząłem jeszcze raz od początku. Czytałem go raz za razem. Mimo że nie czułem, by zachodziła we mnie jakakolwiek zmiana, cały czas jednak miałem wrażenie, że coś mi mówi: czytaj i nie przestawaj. Tak więc czytałem, czytałem i czytałem. Jednego dnia, kiedy wróciłem z pracy, czułem się zły i bezradny. Czułem, że nic nie jest w stanie mi pomóc. Wypełniała mnie samotność i poczucie izolacji. Jeśli jesteś prawdziwy, to przyjdź i mów do mnie. Jeśli nie, to odejdź z mojego życia i pozwól, żeby Chosrow był Chosrowem. Podaj mi swą dłoń i twoje życie zacznie się zmieniać. Nie wiedziałem, kim on był. Wiedziałem tylko, że było to wizja. Nie usnąłem aż do momentu, gdy rzuciłem książkę w kąt pokoju. To ciekawe, ale wyraźnie słyszałem jego głos w pokoju. Były też inne dźwięki, jak na przykład odgłos gotującej się w samowarze wody. Miałem wrażenie, że nie był mi obcy. Tak jakby był ze mną od dzieciństwa. Jakby był przy mnie przez wszystkie lata bolesnego dzieciństwa, jego głos był znajomym głosem. Dlatego nie czułem, że jest mi obcy. Kiedy powiedział: podaj mi swoją dłoń, wyciągnąłem do niego rękę bez najmniejszego lęku ani wahania. A on ją chwycił, wkładając swoją dłoń do mojej. Wyciągnąłem swoją dłoń do niego, a on umieścił swoją dłoń w mojej. Miałem dziwne uczucie, jakby prąd przebiegł przez całe moje ciało, począwszy od palców u stóp. Czułem, jak oblewa mnie pot, a jednocześnie doznałem wewnętrznego pokoju. Moja stara skorupa pękła, moje stare ja zginęło, byłem nowym człowiekiem. Chosrow, co się stało? Dlaczego płaczesz? Wierzę, że w tym momencie, w którym go ujrzałem,
Cały ból, smutek i beznadzieja opuściły mnie. A niegasnąca radość wypełniła moje serce, radość, za którą tak bardzo tęskniłem. Napięcie i ból odeszły. Rany, które powodowały, że postrzegano mnie jako złą osobę, zupełnie zniknęły, a w ich miejsce pojawiła się Boża radość. Kiedy otworzyłem oczy, wszyscy i wszystko wydało mi się piękne. Wszystko wydawało mi się być takie doskonałe. Moi rodzice, nasz stary dom, nawet ten stary staw na podwórku z maleńkimi złotymi rybkami. Wszystko się zmieniło i stało się dla mnie nowe. Drogi Kosro, narodziłeś się na nowo. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Pastor tego kościoła jest młody i bardzo dobrze posługuje się językiem. Idź do niego, on cię poprowadzi i pomoże. Kiedy zacząłem chodzić do tego kościoła, pastor bardzo się starał zaprzyjaźnić ze mną i pomagał mi w rozwoju. Był bardzo gorliwy, chociaż wiedział, że mam za sobą zupełnie inną religijną przeszłość. Ale on coś we mnie widział, ja też, i że nie byłem przeciętnym wierzącym, lecz Bóg miał wobec mnie swoje inne oczekiwania. A ja z kolei odkryłem w sobie wielkie pragnienie, by służyć Panu. Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyszedł na ziemię dla mnie i dla ciebie. Spójrz, Miriam, ma dla nas... Dziękuję, kochanie. A przy okazji, dzieci, wiecie, że Kosrow dostał awans pracy? Nie, mamo, ten awans dopiero mi zaproponowano. A co to za różnica? Jeszcze nie zdecydowałem, czy go przyjmę. A na co ty czekasz? Cóż, jest inna praca, którą wolałbym się zająć. Jaką pracę masz na myśli? Bożą pracę, tato. Wszystkich nas cieszą zmiany, które nastąpiły w Kosrow. Ale wszystko ma swoje granice. Przecież jesteśmy muzułmanami. Posłuchaj, twoja matka i ja wychowaliśmy was, mając na cel dwie rzeczy. Po pierwsze, chcieliśmy nauczyć was, jak kochać siebie nawzajem. A po drugie, zachęcić do zdobywania wiedzy, która pozwoli na samodzielność, da wiarę w siebie i zapewni godziwe życie. Dzisiaj mój syn Kosrow uśmiecha się, płacze, patrzy na mnie i mówi: tato, kocham cię. Jeśli to Jezus poczynił w nim te zmiany, to ja nie mam żadnych obiekcji. Czuję, że Jezus chce, bym był jak żołnierz. Taka jest więc twoja decyzja? Będę robił to, czego ode mnie chce Jezus. Zwolniłem się z pracy. Mądry boi się Boga i unika złego. Lecz głupiec poufala się z nim i czuje się bezpieczny. Iran się zmienia, Kosrow. Dziwne rzeczy się dzieją. Zaczynają się prześladowania i nikt nie wie, dokąd to doprowadzi. Czy przemyślałeś to? Taka jest twoja decyzja? Będziesz musiał drogo za to zapłacić. Zapłacić? Zapłacić, tak, zapłacić. Być może z powodu twojej decyzji i twojej wiary będziesz musiał puścić Iran. Może będziesz musiał puścić ten kraj. To nie jest zbyt wysoka cena dla tego, który podarował mi wieczne życie. Chwała Bogu, pomódlmy się razem. Trzymaj mojego syna.
Szybko, musimy ruszać dalej. Nie możemy tu zostać. Oni potrzebują odpoczynku. Nie tutaj. Jak udało ci się znaleźć syna? Ktoś włożył go w moje ramiona. Austria. To jest Austria. My już dalej nie możemy iść. Stąd musicie iść sami. Dziękujemy. Żegnajcie. Ostatecznie dotarliśmy do austriackiej granicy. Myśleliśmy, że już będziemy bezpieczni. Ale gdy tylko weszliśmy na austriacką ziemię, aresztowała nas policja. Jeszcze nawet nasze ubrania dobrze nie wyszły od wypchnięcia przez... Kiedy jednak żołnierze usłyszeli, że jestem pastorem, zamiast deportować nas do naszego kraju albo do Turcji, zaczęli nas traktować z szacunkiem. Mimo iż byliśmy ich rodakami, ani nawet nie mówiliśmy ich językiem. Przywieziono nas do mieszkańców i okazał nam serdeczną pomoc. Kiedy wpadliśmy z Josefem do tej rzeki, myślałem, że to już koniec. Lecz szatan i śmierć tylko tańczyli przed nami, nie mając mocy nas zranić. Po 8 miesiącach w Austrii zostaliśmy zaakceptowani przez Stany Zjednoczone jako uchodźcy. Pojechaliśmy. Tu zaangażowałem się w służbę pośród irańskich kościołów. Przyjaciel, który pragnie być najlepszym przyjacielem nas wszystkich, mówi o najsilniejszej osobie na świecie, tym, który kontroluje wszystkie siły. I chociaż jest kimś o niesamowitej mocy, śle, to doskonale rozumie nasze cierpienia. On wie, jak smakuje gorycz i odrzucenie. Jest Twoim moim przyjacielem. Jest przyjacielem mojej rodziny, przyjacielem mojej żony Mertkow, córki Ester, syna Giuseppa. Jest Chrystusem, Chrystusem, który może zmienić Twoje życie. On dzisiaj może zmienić życie każdego z Was.